Szczęść Boże, cześć, witam Cię serdecznie we wtorek, trzeciego tygodnia Wielkiego Postu. Pozdrawiam z Kołobrzegu i zapraszam Cię na kolejny odcinek SOS Słowa Słowia. Na początku pomódlmy się kolektą, modlitwą liturgiczną dnia. Przez kilka dni jej nie było w tych odcinkach, więc warto do tego wrócić. Wszechmogący Boże, niech nas nie opuszcza Twoja łaska, ale niech nas utwierdza w świętej służbie i zapewnia nam nieustannie Twoją pomoc. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Dzisiaj w pierwszym czytaniu słyszymy tę modlitwę, którą modli się Azariasz, która wypowiada Azariasz, kiedy wraz ze swoimi kompanami jest w piecu ognistym, a to dlatego, że sprzeciwili się władcy Nabuchodonozorowi i nie jedli mięsa wieprzowego. No i za kary też, że oni oddawali czci bożkom, zostali skazani właśnie na tą potworną mękę. I tam właśnie pośrodku tego ognia, w tym piecu ognistym, w tej cysternie przebywając, Azariasz wznosi modlitwę do Pana Boga, której na początku uznaje swój grzech, swoją winę, swoje zło. Nie prosi o litość, dlatego że się nic nie stało, że to wina wszystkich innych. Popatrzcie, my często mamy taką pokusę, chociażby kiedy się spowiadamy, kiedy myślimy o swoich grzechach, to wszystko wina innych, nie? To jest wina mojej żony, mojego męża, mojej teściowej, synowej, wszystkich dookoła. Takie czasy, proszę księdza. A Azariasz mówi, to my zawiniliśmy, to jest nasza wina, to właśnie my pobłądziliśmy. Mamy świadomość tego grzechu, tego zła, który się dokonał. O tego prosimy Ciebie, o Twoje miłosierdzie wobec naszego grzechu, wobec zła. Tylko Twoje miłosierdzie jest w stanie nas uratować. I Azariasz oczywiście wraca tutaj pamięcią do historii, do obietnicy, którą Pan Bóg dał. Przypomina Panu Bogu tą obietnicę. Na nią się powołuje, wiedząc i mówiąc Panu Bogu, nie mamy nigdzie ratunku. Nie ma nigdzie ratunku dla nas. Jedyne ocalenie i pomoc i ratunek jest tylko w Tobie, Panie Boże. I to jest ten pierwszy krok, żeby spotkać się z Bogiem. Bogiem, który jest litościwy, który jest miłosierny, który jest dobry dla każdego z nas. Zostaniecie w prawdzie. Jak to mówimy, bez owijania w bawełnę. Zostaniecie w prawdzie, która jest często bolesna, ale bez kłamstwa, bez usprawiedliwiania się. My tak czasem lubimy i tak czasem tworzymy te historie wokół. No po prostu, wydarzyło się, Panie Boże, ale tylko Ty i tylko w Tobie jest mój ratunek. Tylko w Tobie jest moje ocalenie. I to doświadczenie Bożego miłosierdzia prowadzi nas do kolejnego kroku, o którym dzisiaj słyszymy w Ewangelii, kiedy to Piotr, chcąc trochę zaimponować Panu Jezusowi, pyta się Go, ile razy ma przebaczyć. Czy aż 7? Wiemy, że ta liczba 7 to jest taką, czy ta cyfra 7 to jest taką cyfrą symboliczną, która mówi nam o tym, czy zawsze ma przebaczać. Piotr na tyle chce zaimponować, ponieważ prawo żydowskie mówiło wtedy, że Żyd taki religijny, prawowierny może, ma prawo, możliwość przebaczyć aż 3 razy. Więc Piotr chce być lepszy. A co Pan Jezus mu odpowiada? Nie 3 razy. Nie 7 razy, ale 77 razy. Więc nawet nie tyle, że zawsze. Ale ta 77 to jest nic innego jak taki znak, że przebaczenie to jest styl chrześcijanina. Że chrześcijanin, uczeń Jezusa, ten, który w swoim życiu doświadczył miłosierdzia, ten, któremu przebaczono, ten, który został ocalony przez Pana Boga, nie liczy, ile razy już wybaczył i jak został skrzywdzony. Nie oblicza, nie rachuje, nie zapisuje tego w żadnym notesie. Tylko to jest coś, co staje się czymś zupełnie naturalnym. Dla chrześcijanina przebaczenie to jest coś naturalnego, coś oczywistego. Oczywiście nie, że łatwego, ale właśnie ja wtedy rzeczywiście rozumiem, co to znaczy przebaczyć, albo co to znaczy miłosierdzie, Boże miłosierdzie, miłość chrześcijańska, że ja w swoim sercu nie noszę urazy, że ja na poziomie swojego serca
zamykam tą sprawę. Nie mam potrzeby odwetu. Oko za oko, ząb za ząb. Że dla mnie to właśnie taki styl, to jest taki motyw życiowy, leitmotiv, przebaczenie. Bo kiedy ja jestem w stanie wybaczyć, jestem w stanie zobaczyć w kimś, kto może wyrządził rzeczywiście wobec mnie jakąś krzywdę i zło, ale zobaczyć w nim brata, siostrę, który też potrzebuje dobroci, miłości, modlitwy, błogosławieństwa, to Jezus mówi, jeżeli wy potraficie przebaczać, to podobnie Ojciec z wami uczyni, jeżeli wy nie potraficie przebaczać. Bardzo mocne słowa. To może coś się okazać i każe się na końcu, że to stanie się największą przeszkodą w moją życiu. To jest ta modlitwa, którą Jezus nas uczy, Ojcze nasz. Tutaj mówimy i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Czy to nie są przelewki? Czy to nie jest coś, co samo minie, samo się skończy? Że to też nie chodzi o jakieś emocje, o łzy, jakieś takie tylko i uczucia. Ale chodzi właśnie ciągle o to doświadczenie na poziomie serca. Jeżeli ja w swoim życiu doświadczam zła, grzechu, którego sam jestem autorem, bo grzeszę, zgadzam się na zło w swoim życiu. I Pan Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu wybacza mi moje grzechy. Często popatrzcie, nie wiem jak wy, ja mam takie doświadczenie, że przychodzę taki czas umorusany, umęczony tymi grzechami swoimi ludzkimi, a odpowiedzią Pana Boga jest, ja odpuszczam Tobie grzech. Często może pytam się, Panie Boże, tyle? Tak, tyle. Pan Bóg się nie zastanawia, czy wybaczyć, czy nie wybaczyć. Nie kalkuluje, czy na tym straci, czy na tym zarobi. Zawsze go jest taka sama odpowiedź. I ja mogę to przyjąć, to Boże miłosierdzie, nie tylko dla siebie, ale to miłosierdzie we mnie owocuje, ten sakrament owocuje we mnie wtedy, kiedy ja również, widząc też swoich realnych wrogów, ale patrzę na tego drugiego człowieka i widzę nim brata, siostrę. Nie chcę nieść, nie chcę celebrować mojej urazy. Popatrzmy dzisiaj na to tak. Popatrz na to, proś Pana Boga. Ale proś Pana Boga, żeby wypełnił nawet zanim może wejdziesz na tę drogę przebaczenia, to żeby Pan Bóg wypełnił twoje serce wszechogarniającym miłosierdziem, żeby wypełnił twoje serce boską miłością, prawdziwą miłością, która nigdy nie kalkuluje. Tego Cię życzę i to, do tego Cię też zapraszam. Na koniec przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże i do zobaczenia jutro.